Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z serii Zabudowa LED do TV. Tak jak widać, płyty mam już pokręcone, a dzisiaj zajmę się szpachlowaniem łącz płyt GK. Szpachlowanie zacznę od zaszpachlowania wkrętów we wnękach na LEDy. Robię to teraz, gdy jeszcze nie mam przyklejonych nosków, bo jest to o wiele łatwiejsze. Jakbym miał już noski, to nie byłoby takiej możliwości. Dodam jeszcze tyle, że te wszystkie wnęki wykończę na gotowo przed przyklejeniem nosków. No a szpachlowanie płyt zaczynam od wstępnego zaszpachlowania łączeń, na razie jeszcze bez taśmy zbrojącej. Takie wstępne zaszpachlowanie uniknie potem wciągnięcia taśmy zbrojącej, ja akurat użyję do tego fizeliny. No i tak wyglądają wstępnie poszpachlowane płyty. Łącza oraz wkręty. Teraz pokażę, jak wklejam fizelinę. Pokażę to na tym mniejszym kawałku, bo będzie po prostu wyraźniej. Nakładam masę szpachlową do łączeń. No i następnie wtapiam w nią fizelinę. Wtapiając fizelinę, szpachelkę staram się trzymać jak najbardziej równolegle do ściany. Od razu staram się zbierać nadmiar masy z płyt, a następna czynność, jaką wykonuję, to nałożenie drugiej warstwy masy szpachlowej, tak aby zamknąć taśmę zbrojącą w masie. Teraz tak na szybko pokażę, jak to wygląda w przypadku połączenia całych płyt. Nie dopowiedziałem jeszcze, że przed położeniem masy miejsce połączenia przeczyszczę sobie z ewentualnych pozostałości. No i łączenie płyt zazbrojone. W miejscu połączenia ściany ze sufitem również wklejam fizelinę. W tym wypadku na suficie. Jak już mam poszpachlowane wszystkie łączenia, to szpachluję wkręty na drugi raz. Teraz we wnętrze sufitowej na LEDy wkleję sobie narożnik. No i tak poszpachlowaną zabudowę zostawiam do wyschnięcia, a tak się prezentuje w całości. A gdy wszystko już wyschło, to jeszcze raz zaciągam łącza masą szpachlową. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego. Cześć!